Serdecznie Państwa zapraszam do podróży w czasie z biografią rodziny Ledów. Pomysł na książkę pojawił się podczas zwiedzania fabryki Wedla. Kiedy pisałem, co chwilę odkrywałem fakty bardziej niezwykłe od fikcji. Czy wiedzą Państwo, że Wedel przez chwilę sprzedawał piwo? A tu, gdzie dzisiaj stoi jego fabryka, czekolady. Były kiedyś kamieniczki ojca Romana Dmowskiego? Czy wiedzą Państwo, że wedlowskie pomniki władców Polski z czekolady w Paryżu podziwiał sam amerykański prezydent Grant? Była to forma walki z rusyfikacją. Zapraszam Państwa na podróż w czasie do epoki pary, żelaza, czekolady i braku urlopów, które przemysłowcy uważali za kradzież ich majątku. Ale były to też czasy, kiedy wystarczyło ostrzec złodzieja w prasie, że poda się jego nazwisko, by w obawie przed skompromitowaniem oddał pieniądze. A w pracy pomogli mi archiwiści i bibliotekarki, dzięki którym mogłem dotrzeć do źródeł tej niezwykłej historii.